zapraszam wszystkich kibiców Rakowa Częstochowa, a także kolekcjonerów pamiątek piłkarskich z całej Polski do obejrzenia mojego zbioru, w którym zaprezentuję fotografie, odznaki, proporczyki, meczowe koszulki, a także wiele innych pamiątek częstochowskiej drużyny. Mam nadzieję, że w ten sposób udowodnię, że Raków, mimo że nie jest klubem z najwyższej półki, nigdy nie zdobył mistrzostwa czy pucharu, nigdy nie grał w europejskich pucharach, to jednak ma wiele, wiele pięknych pamiątek, które warto obejrzeć. Mam nadzieję, że ten filmik, że ta kolekcja przypadnie Wam do gustu. Zapraszam serdecznie. Spośród kilkuset zdjęć, które posiadam w swojej kolekcji piłkarzy i drużyn Rakowa, do tej prezentacji zdjęć historycznych postanowiłem wybrać kilkanaście takich, uważam, najlepszych. Na pierwszych dwóch zdjęciach widzimy po lewej stronie inicjatora ruchu sportowego w Rakowie Mariana Federaka i po prawej stronie Jana Łobodę, pierwszego prezesa Rakowi. Na kolejnym zdjęciu mamy zespół Rakowi z 1923 roku. To jest prawdopodobnie najstarsze zdjęcie naszych piłkarzy. To już Raków 1935 i Józef Trauc, najlepszy zawodnik okresu 1930-1939. Potem mieliśmy okres wojenny i tuż po wojnie, 1945 rok, na starym boisku Rakowa w parku, tuż obok dzisiejszego stadionu, mamy dwa zdjęcia. Tutaj pokażmy pierwsze i drugie. I tutaj już jest Raków z 1950 roku. Następne zdjęcie to małe, to Jerzy Stachowiak, wspaniały zawodnik Rakowa, napastnik tutaj w dresie reprezentacji Polski. W plebiscycie na najlepszego zawodnika 50-lecia Stachowiak zajął właśnie pierwsze miejsce. No, też bardzo ważna taka postać w historii klubu. Na kolejnym zdjęciu Trzeciak. Następne zdjęcie to już Raków z 1955 roku na otwarcie nowego stadionu. I tutaj ten stadion na kolejnym zdjęciu mamy pokazany, budynek klubowy. Bardzo ładnie to wszystko na tym zdjęciu się prezentuje. Kolejne zdjęcie to spotkanie derbowe z Kraków, też przełom lat 50. i 60. Warto zwrócić uwagę na komplet publiczności na tym spotkaniu. Na następnym zdjęciu widzimy charakterystyczny pojazd, takim samochodem Raków jeździł na wyjazdy, jak opowiadali mi starsi piłkarze, no nie osiągał jakichś wielkich prędkości, ale atmosfera w tym busie, bo to taki busik panowała, zawsze fantastyczna. Na kolejnych zdjęciach Stefan Stachowiak z lewej strony w mundurze wojskowym i z prawej strony podczas meczu Raków-Slawia Ruda Śląska w 1962 roku. Stefan Stachowiak to brat Jerzego, podobno troszeczkę słabszy, ale także bardzo zasłużony zawodnik w historii Rakowa. Pokażmy jeszcze te zdjęcia, te dwa charakterystyczne zdjęcia z meczu Raków z Kra. Na pierwszym widać zegar na stadionie, dzisiaj już go oczywiście nie ma, a na drugim sześć kominów w tle. To nam zawsze sprawiało problem, czy pięć kominów powinno być w Kra, czy sześć. To zdjęcie pokazuje, że jednak 6. Na kolejnym zdjęciu Mieczysław Pawiasz, też znakomity zawodnik podczas meczu Raków Zagłębianka w 61 roku. I tutaj ta plansza to 62 rok, tu się chwilę zatrzymajmy. Pierwszy historyczny awans Rakowa do drugiej ligi. Dopiero Raków jako czwarty zespół w Częstochowy awansował do drugiej ligi, bo wcześniej przed wojną Brygada, później Wiktoria, jeszcze później Skra były zespołami lepszymi od Rakowa i Raków. Dopiero w 62 roku zaczął odnosić jakieś poważniejsze sukcesy. Był zespołem najlepszym w Częstochowie i ogólnie znanym w kraju. Następne zdjęcie, 62 rok, mecz towarzyski z francuską drużyną Sporting Club Montigny. Raków wygrał wtedy 5-2. Kolejna fotografia, 62 rok, druga liga, wyjazd do Gdańska, fajnie ubrana ekipa Rakowa w garnitury na mecz Polonia Gdańsk-Raków. Następnie mamy rok 63 i obóz w Łebie. Tutaj Raków z takimi charakterystycznymi kijami, jak opowiadał mi Mieczysław Pabiasz, zostali zawodnicy Rakowa zaatakowani przez miejscową społeczność i później już się dozbroili w takie kije na wypadek kolejnego ataku, ale taki już nie przyszedł. Kolejne zdjęcie mamy Mirosława Głowackiego, bardzo dobry obrońca w pierwszym awansie 62 do 66,
W 120 spotkaniach w drugiej lidze, jakie rozegraliśmy, Głowacki aż 118 i zawsze był kapitanem, tylko w dwóch nie grał z powodu kontuzji. Następna fotografia to spotkanie Raków, Welez Mostar, drużyna z ówczesnej Jugosławii, dziś na terenach Bośni i Hercegowiny. Raków to towarzyskie spotkanie, wygrał 3-2. Kolejna fotografia jest bardzo ważna, tutaj musimy się dłużej zatrzymać. To Jan Basiński z lewej strony na zdjęciu w ciemniejszej koszulce podczas przywitania się kapitanów w meczu ze Stalą Stalowa Wola. Jan Basiński to postać dla mnie numer jeden w całej historii 92-letniej Rakowa. Całe życie związane z Rakowem, najpierw jako zawodnik, potem jako trener, legenda klubu. Mam nadzieję, że kiedyś stadion doczeka się tego, żeby nosił jego imię. Ja już interweniowałem w tej sprawie. Już prosiłem zarządy, żeby nadać imię stadion, żeby był imieniem Jana Basińskiego, ale póki co się takiej woli nie doczekałem. Ostatnio jest memoriał, zobaczymy, może kiedyś w przyszłości nowy stadion będzie miał imię Jana Basińskiego, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Takiej sylwetki już w Rakowie nigdy nie było. Kolejne zdjęcie to Raków 1971. I ostatnie w tej serii historycznych zdjęć to 81 rok i awans do drugiej ligi ponowny. Także mieliśmy tutaj pierwsze 60 lat w historii klubu na historycznych fotografiach czarno-białych. W późniejszym etapie pokażemy jeszcze zdjęcia z teraźniejszości. A to było, myślę, też warte zaprezentowania. Ciężko było wybrać kilkanaście spośród kilkuset fotografii, ale sądzę, że fajnie było je zobaczyć. Tadeusza Gajka. Goście zadowalali się rzutami różnymi. Przedłużona przez sędziego pierwsza połowa meczu okazała się szczęśliwa dla Rakowa, a wynik meczu ustalił Sebastian Synoracki. Pogoń przegrała z wynikiem Ekstraklasy, który wygrał pierwszy mecz w tym sezonie. Słaby dzień miał bramkarz sportowców Radosław Majdan. Pierwszą koszulkę, którą chcę zaprezentować, to koszulka z lat 80., którą otrzymałem zaraz na początku mojego interesowania się Rakowem, bodajże w 92 roku, od Roberta Wałęskiego. W takich koszulkach z wyszywanymi jeszcze napisami Raków zawodnicy grali w latach 80. Widziałem je na zdjęciach na przykład z awansu do drugiej ligi w 81 roku. Następna koszulka to okolicznościowa koszulka, która jest jedyna w tym zbiorze niemeczowa, czyli taka, w której nie grano, ale bardzo taka charakterystyczna, pamiątkowa, z takim wspaniałym, można dzisiaj już powiedzieć, napisem pierwsza liga 94. Bardzo cenię sobie tą koszulkę, myślę, że ci kibice, którzy ją mają w swoich zbiorach, to jest to dla nich naprawdę fantastyczna pamiątka i można sobie, patrząc na nią, wspomnieć tamte chyba najlepsze czasy w historii klubu. Ta koszulka została rzucona przed meczem Ekstraklasy z GKS-em Tychy, czyli można powiedzieć, że taka w połowie meczowa, bo nie kupiona w sklepie, ale też rzucona przez zawodnika. Krzysiu Stępień rzucił ją w trybuny. Wtedy w pierwszym sezonie w Ekstraklasie był taki zwyczaj, kilka razy to uczyniono, że przed spotkaniem zawodnicy takie same koszulki, w jakich grali, rzucali wcześniej kibicom w trybuny. Ta jest złapana przeze mnie, a rzucał ją Krzysiu Stępień, też fajna pamiątka. Trzeba powiedzieć, że Raków w Ekstraklasie w pierwszym sezonie grał w takich koszulkach, w których śmiało się pół ligi. Nie mieliśmy sponsora, nie były to koszulki Adidasa czy Nike'a, tylko tak jak widać tutaj duży napis Demar, sponsora i Huta Częstochowa, a z tyłu takie nieśmiertelne RKS Raków, które zawsze nam towarzyszyło. W kolejnych koszulkach to będzie fajnie widać. Następna koszulka natomiast jest to prawdziwy unikat, pamiętny mecz ostatni w Ekstraklasie w sezonie 94-95 ze Stominem Olsztyn, zwycięstwo wyjazdowe, też po bramce właśnie wcześniej wspomnianego Stępnia i legendarny kibic Rakowa Berol, który był wtedy na spotkaniu, złapał tą koszulkę, którą w trybuny po meczu rzucił Sebastian Synoracki. Jest to wspaniała koszulka, wspaniały unikat. Zresztą nie tylko w meczu ze Stomilem Raków w niej grał, cały praktycznie sezon 94-95 graliśmy na większości spotkań w tych kostiumach. Koszulka z lewej strony z tym charakterystycznym napisem RKS Raków, który towarzyszył naszej drużynie przez całe lata z numerem 7.
Wysłużono na boiskach ekstraklasy, grali w niej różni zawodnicy, bo nie było wtedy takiego przywiązania do koszulki, do numerów. Po prostu ten, który aktualnie grał, to wkładał tą koszulkę. No oczywiście były takie sytuacje, że niektórzy zawodnicy grali przez całe kariery z tymi samymi numerami, ale nie dotyczyło to wszystkich zawodników i na pewno nie w takim stopniu jak dzisiaj, kiedy mamy nazwiska na kostiumach. W tej koszulce z numerem 7 najczęściej w ekstraklasie grał Piotrek Bański, później grali w niej inni zawodnicy, a w trybuny została dopiero rzucona w trzeciej lidze po meczu w Katowicach z tamtejszym Lechem. Następna koszulka to już jakby nowa jakość w koszulkach drużyny szczęstochowej. Tutaj już widzimy fajny, ładny kostium firmy Adidas. Koszulka też wysłużona na boiskach ekstraklasy, a dopiero po ostatnim meczu, jak dotychczas w historii, z Hetmanem Zamość w drugiej lidze poleciała w trybuny wtedy garstka kibiców, która była na tym meczu z Hetmanem. Złapała te koszulki, później już w tych koszulkach naturalnie nie grano, ale wiele spotkań, tak jak mówię, w Ekstraklasie, w drugiej lidze, w tych właśnie koszulkach piłkarza Rakowa rozegra. Tutaj czerwona koszulka, którą podarował mi Witold Gwiździel, już po spadku z Ekstraklasy, lewy obrońca Rakowa, też sympatyczna pamiątka w mojej kolekcji. Ale warto zwrócić uwagę na następną koszulkę. To jest chyba najlepsza koszulka w tym zbiorze. Prawdopodobnie Raków miał jeden lub dwa najwięcej kostiumy z nazwiskami. Tutaj widzimy koszulkę, którą dostałem od Andrzeja Dziedzica. Kilka meczów w Ekstraklasie i wspaniały, naprawdę wspaniały trykot. Między innymi graliśmy w tych koszulkach wtedy, gdy Raków grał na Widzewie, gdy Łodzianie zdobywali i świętowali Mistrzostwo Polski, wtedy między innymi Andrzej grał w tej koszulce. Bardzo fajna, bardzo, bardzo ciekawa pamiątka. Następna koszulka to bardzo ładny taki trykot z taką charakterystyczną burzą i z tym herbem do połowy czerwonym, od połowy niebieskim. Koszulka firmy Nike, bardzo fajnie się piłkarze Rakowa w tych kostiumach prezentowali. Zasłużona na boiskach Ekstraklasy również, ale później głównie w drugiej lidze po spadku z Ekstraklasy występowali w tych kostiumach zawodnicy częstochowskiego Rakowa. A koszulka ta w trybuny została rzucona przez Maksymiliana Rogalskiego po meczu Pucharu Polski z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Następna koszulka to już KS Raków, już nie Robotniczy Klub Sportowy, tylko był ten okres KS-u Raków i koszulka, którą otrzymałem od Jacka Magiery. Też bardzo ładna koszulka z firmy Puma. Z ksywą tutaj widzimy, z napisem Magic, taka okolicznościowa też pamiątka, którą sobie bardzo w swojej kolekcji cenię. To też okres KS-u Raków, pierwsza na 85-lecie. Widzimy nad herbem 1921 i 2006 daty. Koszulka, którą otrzymałem od Piotrka Mastalerza z tyłu z numerem 4. I z prawej strony ostatnia koszulka, otrzymałem ją po meczu z Elaną Toruń, kiedy poleciała w trybuny, rzucił ją Konrad Gerega z tyłu numer 16. Taka sympatyczna, można powiedzieć, anegdota. Wtedy było mniej kibiców Rakowa w sektorze gości niż poleciało koszulek. Zazwyczaj jest walka o koszulki, bo jest 11 czy tam 16 rzuconych, a kibiców jest zazwyczaj kilkudziesięciu czy kilkuset, a w Toruniu było na piątka, a koszulek było chyba 3 razy więcej. Także bardzo fajna też taka ciekawostka, że żadnego problemu ze złapaniem tej koszulki nie miała. Thank you.
Najważniejszy sukces w historii Rakowa, największy sukces w historii klubu, finał Pucharu Polski 1967. Raków jako trzecioligowiec grał z pierwszoligową Wisłą Kraków, przegrał dopiero po dogrywce. Tutaj widzimy medal z tego spotkania, srebrny medal Ryszarda Szweda, który przekazał mi Krzysiek Baldowski i zdjęcie z dedykacją kapitana zespołu częstochowskiego Rakowa, zdjęcie z tego meczu z Wisłą Kraków na Stadionie Błękitnych Kielce. To jest ten stadion, na którym dzisiaj swoje spotkania rozgrywa Korona i mam zdjęcie od kapitana, który już nie żyje, koledze Michałowi Cybulskiemu, uczestnik meczu finałowego Pucharu Polski, Mirosław Głowacki. Także największy sukces w historii Rakowa, finał Pucharu Polski, jest zdjęcie i jest pamiątkowy medal z tego spotkania. W poprzednim sezonie częstochowianie przeobrazili się w kandydata do startu w Pucharze UEFA. Te ambicje nie są na wyrost, a potwierdził to mecz z GKS-em Katowice 3-0 po dwóch bramkach Skrzypka i jednej Bodziocha budzi szacunek. Hasło Wiosna Nasza pozostanie w Katowicach pustym sloganem. Prasa wspomina już o odejściu Adama Musiała. Trzy puchary, bardzo ważne też w historii klubu, za trzy awanse. Pierwszy z lewej strony to taki puchar łączony, pierwszy awans do drugiej ligi, pierwszy, bo Raków wtedy absolutnym beniaminkiem był rozgrywek drugiej ligi państwowej, 62 rok. I jednocześnie mamy na tym pucharze jubileusz 40-lecia klubu, który w 61 roku Raków obchodził, tak więc pierwszy puchar jest włączony. Jubileusz 40-lecia i pierwszy awans do drugiej ligi rok później, czyli 61 i 62 rok na jednym pucharze. Następnie puchar widzimy za awans do drugiej ligi w roku 1990, przyznany przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. I tutaj puchar za awans do ekstraklasy, do pierwszej ligi w 1994 roku. Te puchary przekazał mi Lucjan Burdziński, człowiek, który był kierownikiem różnych drużyn w Rakowie przez blisko 60 lat. W 27 roku się urodził i aż do 2000 lat był związany blisko z Robotniczym Klubem Sportowym Raków. Tak więc trzy bardzo cenne też puchary. Jeszcze raz, awans do drugiej ligi 62, do drugiej ligi 90 i do ekstraklasy w 94 roku. Tutaj moje odznaki, na tablicy są odznaki jubileuszowe i zwykłe znaczki, począwszy od 57 roku, gdy Raków istniał 36 lat, poprzez kolejne jubileusze na 50-lecie, 60-lecie, 65, 75-lecie, na 80-lecie nie wyszła żadna odznaka, na 85-lecie również i później szereg znaczków na 90-lecie klubu. Tak więc tutaj mamy znaczki zwykłe i jubileuszowe. Tutaj następnie mamy znaczek na 89 lat istnienia klubu i odznaki na 90-lecie. Potem tutaj jest bardzo ciekawa seria pod tytułem Droga do finału Pucharu Polski i Raków na pięciu takich edycjach się prezentuje. 67 rok, Raków jako finalista, później półfinalista Raków w sezonie 71-72 i później sezon 92, 94, 95, gdzie Raków gdzieś tam na drodze finalisty do zdobycia Pucharu Polski stawał. W najniższym rzędzie mamy przypomnienie finału Pucharu Polski z udziałem Rakowa w 67 roku, ale odznaka wydana wiele, wiele lat po meczu nie ma
zbytniej wartości kolekcjonerskiej, jedynie przypominającą o tamtym spotkaniu. Później mamy ciekawy znaczek kibicowskiej grupy na Rakowie Sektor Promila, odznakę w kształcie szalika i tutaj mamy dwie takie odznaki piny. To jest na 90-lecie również, sporo się na 90-lecie tego pojawiło w 2011 roku i tutaj taka zgodowa odznaka z wideotonem Shaka Sahervar. Także 48 znaczków. W tym miejscu mamy pamiątki wybitnego bramkarza częstochowskiego Rakowa, Edwarda Boguckiego. Tutaj z lewej strony widzimy drewnianą paterę z sezonu 78-79. To jest za zajęcie trzeciego miejsca w plebiscycie, najlepszy w oczach kibiców. I tutaj z prawej strony widzimy koledze Edwardowi Boguckiemu awans do drugiej ligi w sezonie 80-81. I w środku dwa zdjęcia na górnej fotografii trener Gotthard Kokot, z prawej strony i bramkarz Edward Bogucki i na dole, na dolnym zdjęciu Edward Bogucki podczas treningu i taka bramkarska parada. Wybitny bramkarz, według mnie najlepszy na tej pozycji w Rakowie w całej historii. W Rakowie w sezonach od 1971 do 86 występy w drugiej i w trzeciej lidze, ale też półfinał Pucharu Polski z Legią Warszawa. Wielokrotnie wybierany do kolejki, czy to drugiej, czy trzeciej ligi. No myślę, że gdyby Raków wtedy grał w Ekstraklasie, to Edward Bogucki byłby mocnym punktem tamtej drużyny. Początek mieliśmy rundy bardzo fatalny, kilka remisów i mieliśmy 4 punkty, ale niestety później wygraliśmy 4 mecze i w sumie... Jan Spychalski, wybitna postać w historii częstochowskiego Rakowa. Najwięcej występów w Ekstraklasie, 121 spotkań przez 4 sezony. Wspaniały pomocnik, mózg zespołu, rozgrywający, przekazał mi też swoje pamiątki. No, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych eksponatów. Z lewej strony puchar za najlepszego sportowca w województwie częstochowskim w 1994 roku, przyznany w lutym 1995 roku już na ceremonii. I z prawej strony jeszcze ważniejsza pamiątka, no, siódme miejsce w plebiscycie 10 najlepszych piłkarzy Śląska w Ekstraklasie. To wtedy było, Janek Spychalski był jedynym rakowiakiem w tej dziesiątce, a wtedy wiemy, że wspaniale grał i Górnik, i GKS, i Ruch, i Odra. Także Raków miał swojego przedstawiciela w tej dziesiątce, Jan Spychalski na siódmym miejscu, no, wspaniałe pamiątki. Dla mnie wielka sprawa, że Jan Spychalski zgodził się dołączyć do mojej kolekcji te trofea. Tak jak mówię, no Jan Spychalski był w Rakowie przez całe lata mózgiem drużyny i był, no, wymieniany nie tylko w Częstochowie, ale także w całej Polsce jako czołowy zawodnik naszego zespołu. 1985 rok, Mistrzostwo Polski Juniorów dla zespołu Rakowa na Spartakiadzie Młodzieży w Rzeszowie. Raków pokonał w finałowym spotkaniu Hutnik Kraków 2-0. Podopieczni Zbigniewa Dobosza, m.in. Jerzy Brzęczek, Krzysztof Kołaczyk, Artur Lampa, Cezary Suchan, Sebastian Synoracki. Widzimy to zdjęcie z lewej strony. W środku proporczyk turniejowy, oryginalny, który przekazał mi Cezary Suchan i z prawej strony złoty medal z tej imprezy. 1985 rok, jedyny złoty medal w historii Rakowa Częstochowa. Biskupa, świeca w górę, jeszcze piłka do Gdynia, Kleinschmidt, ładny strzał, ale minimalnie nie celny. I Raków. To ostatnia minuta tego meczu. Spychalski. Znowu jak masło w gdyńską obronę wszedł zawodnik Rakowa i znowu Pański miał okazję dobić piłkę do pustej praktycznie bramki. 3-0 Raków Bałtykiem w Gdyni. Wcześniej obejrzeliśmy sobie zdjęcia historyczne częstochowskiego klubu. Teraz przejdziemy do tych nowszych. 1991 rok, drugoligowy zespół częstochowskiego Rakowa pod wodzą Władysława Szalińskiego.
rok 93, sukces juniorów Rakowa. Wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych pod wodzą Gotharda Kokota w składzie m.in. Magiera, Deszcz, Kurasiński, Bojarski. 94 i 5 już tutaj rok, zdjęcie z sezonu 94-95, ale runda wiosenna już pod wodzą Gotharda Kokota, zespół częstochowski. Mecz Lechia Gdańsk-Graków 4-1, spotkanie się zakończyło na zdjęciu m.in. Magiera, Wróblewski, Skrzypek i Bodzioch. To pierwszy sezon w Ekstraklasie. Kolejne zdjęcie z pierwszego sezonu to zdjęcie z Łazienkowskiej, gdzie Raków mierzył się z warszawską Legią. Tutaj na zdjęciu sukces częstochowskich piłkarzy na halowym turnieju w Spodku, zwycięstwo w tym turnieju i zdjęcia zawodników Rakowa, którzy wyróżniali się w częstochowskiej drużynie. Paweł Skrzypek, jedyny reprezentant Polski w Rakowie, jeden występ w meczu z Japonią. Marek Matuszek, Waldemar Żebrowski, najlepszy strzelec w historii klubu. Andrzej Wróblewski, 477 spotkań w Rakowie, ikona tego klubu. I Jacek Krzynówek w Rakowie, może bez rewelacji, kilkanaście spotkań w Ekstraklasie. Później dopiero wielka kariera w klubach zagranicznych i w reprezentacji Polski, ale w Ekstraklasie debiutował właśnie na Limanowskiego. Następne zdjęcie, Grzegorz Skwara, najlepszy strzelec w Ekstraklasie w historii Rakowa, 16 trafień. Drużyna z 97 roku i 3 ujęcia z meczów Rakowa z Widzewem. Na górnym zdjęciu Paweł Skrzypek walczący tutaj z Widzewiakiem Miążkiewiczem. Na dolnym Załęski i Szarpak. I tutaj widzimy, jak Andrzej Dziedzic pokonuje Woźniaka. Raków jedyny raz wygrywa z Widzewem w Ekstraklasie. Wygrywamy to spotkanie 1-0 w sezonie 94-95. Kolejne zdjęcia dwóch bardzo zasłużonych ludzi w historii Rakowa, Gotthard Kokot i Jan Basiński. Można powiedzieć, że całe życie z Rakowem, obaj ci trenerzy, wcześniej piłkarze Raków, tutaj w sezonie 2000, drugoligowy zespół, który miał szansę wrócić do Ekstraklasy, ale przegrał rywalizację z Dyskobolią gdzieś z Wielkopolski kilkoma punktami. Następne zdjęcie to mecz upamiętniający Dariusza Sobonia. Później 2004 rok, Raków 10 lat po awansie do Ekstraklasy. Tutaj spotkanie kibiców Rakowa z piłkarzami. I ostatni taki duży sukces to zdjęcie z sezonu 2004-2005, kiedy to Raków po dramatycznym, heroicznym boju zwyciężył Koszarawę Żywiec. Następne zdjęcia to już najbardziej aktualne, 2007, zespół prowadzony przez Roberta Olbińskiego. 2009 rok to drużyna, którą prowadził Leszek Ojrzyński. Piotr Mastalerz, wyróżniająca się postać tamtego zespołu, i Artur Lenartowski. Na kolejnym zdjęciu widzimy fragment meczu Raków-Wisła na 90-lecie, Kowalczyk i Garguła. I zdjęcie z sezonu 2012-2013 podopieczni Jerzego Brzęczka. Tak więc obejrzeliśmy sobie wcześniej zdjęcia historyczne, teraz zdjęcia z teraźniejszości klubu. Myślę, że spośród wielu zdjęć wybrałem najciekawsze i tutaj też sporo historii na tych fotografiach zapewne jest ujęte. Tutaj mamy ekspozycję poświęconą panu trenerowi Zbigniewowi Doboszowi. 31 lat w Rakowie, od 1979 do 2010 roku. Pan trener Zbigniew Dobosz przekazał mi swoje pamiątki. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Tutaj jest puchar za zdobycie tytułu najlepszego trenera w 1994 roku. To jest puchar za najlepszego trenera w województwie częstochowskim. Tutaj mamy piłkę kryształową, taką piękną kulę za awans do Ekstraklasy, też w sezonie oczywiście 1993-94. I to wszystko na tle zdjęcia upamiętniającego tamten zespół z trenerem Doboszem. Następnie tutaj mamy wyróżnienie
prezydenta miasta Częstochowy z 2001 roku i druga plakietka to jest już sezon 2003-2004, to jest 10 lat po awansie piłkarze zorganizowali taki mecz, który miał przypomnieć tamten piękny okres i z tamtego właśnie meczu jest ta plakietka i ten medal, to jest 10 lat po awansie do Ekstraklasy. Tutaj widzimy legitymację z sezonu 1983, kiedy to srebrną odznakę BPN-u Polski Związek Piłki Nożnej przyznał trenerowi Loboszowi. I tutaj ostatni wielki sukces Rakowa, to może za dużo powiedziane, ale jednak chyba tak, chyba jednak takich właśnie słów trzeba użyć, bo Raków nie odnosi tych sukcesów ostatnio za dużo. To jest ten wygrany baraż i to dramatyczne spotkanie z Koszalawą w sezonie 2004-2005, kiedy to Zbigniew Dobosz prowadził w takim teamie z Henrykiem Turkiem i Andrzejem Samodurowem nasz zespół. Wtedy trzeba było wygrać jedną grupę czwartej ligi i grać ze zwycięzcą drugiej grupy. Tam ciężko było awansować, horror na Limanowskiego i Pokarnych wtedy zwyciężyliśmy. I tutaj mam taką fotografię Michałowi, prawdziwemu fanowi RKD Raków, Zbigniew Dobosz, marzec 2013. Bardzo też fajna pamiątka. Także jestem niezwykle zadowolony i szczęśliwy z tego powodu, że te pamiątki do mnie trafiły. Bardzo szanuję i cenię trenera Dobosza i jestem mu za to niezwykle wdzięczny. Tutaj mamy kolejne pamiątki. Zaprezentujemy je, postaramy się je omówić. Powołanie dla Sebastiana Pluty na mecz Cypr Polska do lat 16. Zawodnik, który grał w drugiej lidze w Rakowie Częstochowa, znalazł się w kadrze Antoniego Szymanowskiego. Piłka na 60-lecie klubu, pamiątkowa, wydana w 1981 roku. Tutaj duża piłka z herbami wszystkich drużyn, które grały w Ekstraklasie w 1994 i w 1995 roku. I malutka piłka z 1991 roku na 70-lecie klubu. Dalej mamy takie kubki pamiątkowe, ładnie wykonane z herbami. Klubowe krawaty. Taka fajna zawieszka RKS Raków Częstochowa i medal Marka Pawlaka, pierwszego strzelca bramki dla Rakowa w Ekstraklasie w Poznaniu w meczu z Olimpią, gdzie przegraliśmy 6-2. Marek Pawlak wtedy strzelił pierwszą bramkę. Dalej program z meczu Krakowia-Raków z 79 roku. Kolejna pamiątka, legitymacja najlepszego strzelca w historii drugoligowych występów. Wielki zawodnik Waldemar Żebrowski, to jest legitymacja z 78 roku. Waldemar Żebrowski, legenda częstochowskiego Rakowa, w zasadzie chyba najskuteczniejszy napastnik w historii klubu na tej legitymacji. I również legitymacja napastnika Tomasza Czoka, który był królem strzelców czwartej ligi w sezonie, w którym awansowaliśmy do trzeciej ligi 2004-2005, był współkrólem strzelców, także wiele bramek na boiskach czwartej ligi dla Rakowa ten zawodnik zdobył. Później mamy monety na 90-lecie i 89-lecie klubu i zaproszenia, które były wydawane z okazji różnych okoliczności, na przykład na mecz 10 lat temu byliśmy w Ekstraklasie. Kolejne zaproszenie to spotkanie na 50-lecie klubu w 1971 roku. To jest zaproszenie, które otrzymałem od Stefana Stachowiaka. Następną pamiątką są bramkarskie rękawice Cezarego Siwego. Cezary Siwy bronił w nich w spotkaniu z Jagiellonią w ćwierćfinale Pucharu Polski w 2004 roku. Raków jako czwartoligowiec doszedł wtedy aż do ćwierćfinału, gdzie przegrał z drugoligową Jagiellonią Białystok. Następne pamiątki to podziękowanie dla kibiców za całokształt współpracy w sezonie 2004-2005.
od klubu otrzymali takie podziękowanie kibice i kolejne podziękowanie za sezon 2007-2008. Oba te podziękowania dostałem od Grześka Chrząszcza, który wie, że kolekcjonuje pamiątki i mi do tej kolekcji takie podziękowania przekazał. I tutaj mamy szalik, pierwszy mój szalik, taki jeszcze na drutach robiony, 92 bądź 3 rok, mama mi zrobiła, nie było wtedy szalików pisanych, fajna, unikatowa pamiątka w mojej kolekcji. Następne pamiątki to takie breloki, ten z lewej to za awans do pierwszej ligi 94, drugi Raków 1921 i taki brelok z serii Liga Polska, więcej klubów miało podobne breloki. I tutaj pamiątki od trenera Andrzeja Samodrowa, popielniczka z herbem Rakowa, otwieracz i taka wpinka na krawat. Bardzo, bardzo fajne pamiątki. Także tutaj mieliśmy też taki spacer po pamiątkach Rakowa. Zaprezentowałem kilkanaście pamiątek. Myślę, że większość z nich trudna do zdobycia, że mogą się podobać. Klubowe proporczyki, seria proporczyków jubileuszowych i zwykłych. Widzimy proporce wydawane w różnych latach. Z ciekawszych to na 50-lecie gumowy proporczyk, drugi od lewej w górnym rzędzie, czy proporczyk na 70-lecie, ten największy. Oprócz tego widzimy tutaj proporczyk od Gerharda Kochota, trenera, który prowadził Raków w Ekstraklasie kilkadziesiąt, bo ponad 30 różnych proporczyków wydawanych w różnym okresie przez kolejne zarządy częstochowskiego klubu w mojej kolekcji. Proporczyki to też ważne pamiątki częstochowskiego klubu. Proporczyki, które przed chwilą widzieliśmy, na pewno nie robią takiego wrażenia jak te kilka, które teraz pokażę. Tutaj widzimy proporczyk z 1962 roku, z 17 czerwca. Pięknie wyhaftowany proporczyk, troszeczkę kolor czerwony już jest wyblakły, niebieski dobrze widoczny. Naprawdę najładniejszy proporczyk w moim zbiorze. Następnie mamy mecz z okazji Dnia Hutnika w 2006 roku, spotkanie z ukraińskim zespołem Stal Dniepro-Dzierżyńsk. W Częstochowie się ten mecz odbył. Raków uległ drużynie z Ukrainy 1-2. Raków wówczas grał w trzeciej lidze, Stal Dniepro-Dzierżyńsk w drugiej. I kolejny proporczyk to pamiątka na 90-lecie klubu, 1 września 2011, Raków Wisła. Pamiętamy ostatni taki mecz, który zgromadził 10-tysięczną frekwencję na Rakowie. Bardzo ładnie też wydany proporzec. To proporczyk z 2005 roku. Drużyna trampkarzy RKS Raków była na turnieju w Austrii i grała tam m.in. z Bayernem Monachium, TSV 1860 Monachium, FC St. Gallen, włoską Atalantą Bergamo. Na tym proporczyku takie zespoły widnieją, także bardzo fajna pamiątka z turnieju częstochowskiej młodzieży. Następny proporczyk to spotkanie Chemik Kędzierzyn Koźle Raków, 65-lecie drużyny z Kędzierzyna, proporczyk z 28 lipca 2012 roku. I kolejny proporczyk to spotkanie w Allen w Niemczech z miejscową drużyną Rot-Weiss, 3 grudnia 2012. Ze spotkania z niemieckim zespołem Allen jest także afisz. Można powiedzieć, że jestem jedyną osobą, która taki afisz posiada, bo był tylko jeden egzemplarz, wisiał na drzwiach od budynku klubowego i działacz niemieckiej drużyny ten afisz mi wręczył. Ja sam nie mogłem go odkleić, bo wisiał od zewnątrz, ale tak długo się na niego patrzyłem, że w końcu działacz miejscowej drużyny ten afisz mi wręczył. Tak więc
także fajna pamiątka z niemieckiego spotkania. Ostatnią pamiątką, którą chcę pokazać, jest proporczyk ze spotkania towarzyskiego Legia Raków. Spotkanie odbyło się 19 lutego. Jest to prezent od asystenta trenera Jana Urbana od asystenta trenera Legii Warszawa Jacka Magiery. Jest to identyczny proporczyk, jaki Michał Żewako wręczył kapitanowi naszego zespołu Rafałowi Czerwińskiemu. Tylko można powiedzieć, że mój jest lepszy, ponieważ trener Magiera zebrał mi podpisy wszystkich legionistów, którzy grali w meczu z Rakowem. Wypisał wynik strzelców bramek, a także zawodników rezerwowych, którzy weszli podczas tego spotkania na boisko. Jest także autograf trenera Urbana i imienna dedykacja od trenera Jacka Magiery. Jacek Magiera, nieoceniona postać, bardzo ładny prezent, bardzo piękna pamiątka. Jestem bardzo trenerowi Magierze za ten prezent wdzięczny.